A któż ty? Nie, słuchajcie, jeżeli chodzi o moje oczy, sytuacja wygląda tak, że mówią, że jestem najbardziej niewyspanym prowadzącym w Krakowie. A ja myślę, że to jest kwestia, wszystko jest kwestią wiatru. Dreciaty, chodź, bo ja widzę, że wiesz, dredy masz, także podłogi nie myjesz, ale wiatra często używasz. Siemano. Zawsze mam jedno przy sobie. Zrobisz mi bit. Siadek, zrobisz mi bit. A drogie panie, ogromna prośba. Nie wiem, czy wzięłyście, czy macie przy sobie torebki. Te, które mają, mam do was ogromną prośbę, aby wyjęły najdziwniejszą rzecz z ich czeluści. Także pogrzebcie tam, poszukajcie. Najdziwniejszą, może to być rzecz zupełnie zwyczajna, ale dla was dziwna, jeżeli chodzi o skład torebki. Panowie, również możecie wyjąć coś, może nie z torebek, ale z kieszeni na przykład. Jak najbardziej. I kiedy zaczniemy, proszę, abyście podnieśli. Ej, stary, one pewnie szukają kluczy, nie? Zawsze tak jest. To co, będziemy po prostu rozpoczynać? To co? Poproszę o bit. Stary, ja chyba jednak nie ogarnę. Jest tam ktoś, kto ogarnia? Halo? Ja bym nie ogarnął. Bubu, daj wiatrę, ja ogarnę. Ja już mówiłem, jedno zawsze jest przy nim. Że widzę, nie koleżanko, tutaj masz iPhone'a, ej, to jest nietrudne, ale widzę, że twoje oczy raczej nie są żółte, ale to jest fajna zajawka, bo jak patrzę w jej oczy, to widzę dwa jabłka. I będę tutaj dalej, i przede wszystkim mówię właśnie, ej, nie szalej, że to jest właśnie mój umysł chory, że mogę mówić, że to są metafory, że cały czas tutaj mam te użytki, a jak patrzę w twoje oczy, to widzę te szpiszki i popatrzcie, ej, tutaj zgadnij. Ale jak patrzę w te oczy, widzę, że robisz notatki. Lecę tutaj dalej. Że mam talent. I popatrzcie, właśnie mam tu chwilę. I widzę, że właśnie przyszedł facet mi tutaj z kefirem. Możesz kojarzyć, przede wszystkim mnie nie skończę na twojej twarzy, ale patrzę.